się z panią przeprowadzić wywiad na temat pierwszych wolnych wyborów w Polsce? Pierwsze wolne wybory to był 1999 rok i tak się składa, że ja byłam przewodniczącą komisji wyborczej tutaj w Szkole Podstawowej w Laskowej. I muszę powiedzieć, że były to wybory, które bardzo przeżyłam. Oprócz tego, że no naprawdę to były takie, taka świadomość, że to są wybory no, prawdziwe, tak będą dokonane, jak robią to obywatele, to było, pamiętam, jak przyszłam otworzyć lokal wyborczy, to kart pilnowała policja. Policjant nam otwierał drzwi, ja wchodziłam, przeliczaliśmy te karty, o 6 został lokal wyborczy otwarty, a potem było bardzo dużo takich obserwatorów tych wyborów, z Solidarności, przede wszystkim no i ludzi, którzy mieli jak gdyby strzec, żeby te wybory były prawidłowe, no i prawdziwe, takie, jakie być powinny. I faktycznie tak było. Ja już dokładnie nie pamiętam, jaka była frekwencja wyborców, ale wiem, że dosyć zadowalająca, aczkolwiek jak na pierwsze wybory, to wciąż mi się wydawało jako przewodniczącej, że powinno być 100% wyborców, ale to nieistotne. Ale w każdym razie wybory bardzo dokładnie pamiętam, a jeszcze te wybory związane są, chociaż mam mówić o wyborach, nie musisz tego grać, to jeszcze z tym, że akurat wjechałam jeszcze przed dzień tych wyborów w sobotę na moje spotkanie po maturze. To było 25 lat po zdaniu mojej matury i akurat miałam spotkanie w liceum w Konarze. I tak to mi wszystko utkwiło w pamięci. Pamiętam ten ranek, kiedy na 6 szłam do wyborów, taki trochę mglisty, ale dosyć słoneczny. I, no i czułam się jakoś tak bardzo, bardzo no, dobrze w tym wszystkim, bo byłam i przewodniczącą komisji jeszcze wcześniejszych wyborach. I te wcześniejsze wybory bardzo różniły się od tych. To były naprawdę prawdziwe, sumienne, solidne wybory. A takie, zmieniło jak się powiesz, od tego czasu coś tutaj na wsi? No, przede wszystkim staliśmy się społeczeństwem samodecydującym o sobie. Wybieramy swoich gospodarzy, wybieramy sołtysa, wybieramy burmistrza. I to, kogo my wybieramy, jak on tu rządzi, to wszystko zależy od nas. Tylko my musimy to chcieć robić, żeby ich rozliczyć z tego, co zrobili. Dać im ten mandat zaufania, ale potem ich z tego rozliczyć. I muszę przyznać, że tak jest. Jakkolwiek jeszcze ta świadomość no, nas, społeczeństwa, do tego nie dorasta, że my właśnie możemy rządzić, samostanowić o sobie i o tym, co się dzieje na wsi. Bo jak przyjdzie takie zebranie we wsi, to też nas jest trochę za mało. I właśnie tu chodzi o to, żebyśmy nie oczekiwali rządzenia od sołtysa, od burmistrza, tylko współrządzili, współdecydowali. Podsuwając to, co trzeba zrobić, rozliczać to, co on zrobił z tych podjętych deklaracji przez rządzących. Więc uważam, że bardzo jesteśmy naprawdę w ogóle społeczeństwem, wsią, gminą, że możemy wiele o tym decydować. Pomimo, że wiele rzeczy zależy od pieniędzy, no to fakt, ale możemy po prostu wskazywać, no i jak mówię, wymagać i rozliczać. No i sami sobie wybieramy te władze. Sami decydujemy, kto rządzi nami i kto pomaga nam, żeby jak się nam jak najlepiej żyło. No i na pewno się wiele zmieniło, na pewno. Choćby to, że właśnie sami tak, no wieś też zależy od ludzi, no pewnie od majętności, osobności. No ale same widzicie, że w waszych rodzinach żyje się przecież nie aż tak źle i tak głupo. Także jest dobrze. Czy zmieniło się coś przez ten czas w samorządzie gminy? Czy na lepsze? Wiesz, trudno mi mówić o samorządzie gminy, ale myślę, że tak. No, słyszy się, że Rada Gminy musi decydować o wszystkich, wszystkich decyzjach, jakie podaje burmistrz, że niektórym się sprzeciwiają. Czyta się to w gazecie. A więc myślę, że jest to organ rządzący i decydujący o tym, co, jakie są plany rozbudowy gminy i co tam się dzieje. Że nie tylko to jest jakaś jedna osobowa władza, ale jest to jakiś kolektyw rządzący właśnie wspólnie. Są
samorząd gminy działa to sprawnie? A trudno powiedzieć o sprawności. No tak działa, jak może działać. Powiecie, że ta sprawność. Zawsze trzeba powiedzieć, że przecież ten sołtys ci czy rządzący się starali. Ale teraz na miarę swoich możliwości, no widzi się, że na miarę możliwości. Wciąż zaznaczam, że chodzą tutaj pieniądze, bo chcieć, a zrobić to jeszcze jest dwie różne rzeczy, bo żeby zrobić to potrzebne są pieniądze. Ale trzeba podkreślić to, że weszliśmy do Unii, że od 2004 roku 1 maja, kiedy jesteśmy w Unii, to na terenie naszej gminy widzimy wielki postęp. Sam zator, rozbudowana biblioteka, rozbudowany budynek w starym kinie, tam w tym Jaśmin, to są wszystko pieniądze unijne, wszystkie te chodniki, to jest postęp, bo umiemy się odnaleźć i realizować w Unii Europejskiej. Musimy sięgnąć po te środki i dobrze je wykorzystać. Co dziękuję.